Proszę pamiętać. W powietrzu nie mogę panu nic pomóc. Jakby coś było, jakieś tam epilepsje, telepanie. No bo trzymam w rękach sterówki. Proszę się nie martwić o pilota. Bo pilot zawsze spada na pasażera. Przecież jest z przodu, no nie? No nie mogę zagwarantować pełnego działania paralotni, ponieważ to jest szmata, to się może poskładać. Ale się też może rozłożyć. Także to tyle z przepisów, które muszę powiedzieć. Zapraszam. No i w porządku. Czy ten pasek między nogami, a? Nie, wsiadamy tutaj. Skupiamy się na wsiadaniu. Aha. Ja wiem, że wszyscy wsiadają patrząc na coś innego. Tak, pasek między nogami zaraz będzie. Ale najpierw muszę dużemu facetowi poluźnić troszkę. Zapraszamy tak zdjęć wcześniej. Znaczy tutaj. Jakaś chudzinka leciała. No to strach na mań z tymi dziewczynami latać, no nie. Człowiek upadnie na taką dziewczynę, jeszcze sobie coś zrobi, no nie? A... No właśnie. A tak, tutaj nóżki, to jest nasza duża kierownica. Tu jest koło, także trzeba to trzymać, tak? Ale przy starcie i przy lądowaniu, żeby się pan nie zaparł, tak? Żebym mógł tym sterować, bo ja steruję tu po prostu tym kołem. Dobra, no nie? To mamy kask. Już moment, zaraz sobie pan zaraz. O, dobra. No, głowa do góry. Już sobie to wyprostujemy. To jak se pan odstrzeli, to będzie pan słyszał tylko hałas. O, tutaj mamy ten. Nagrywa się. Chodź, no, trzeba lecieć, no. To był ten tańszy ze zrzutem, tak? No. A, dobra. To co? Specjalnie dla męża. Ze zrzutem. Tak. Aha, ze zrzutem. Wie pan, ile to trzeba papierku wypisać, żeby coś zrzucić? Zawsze mówimy, że to cukierek, no nie? Czasem jest większy. Na razie nie, bo tak jest na ziemi. A to była jakaś rocznica czy coś, że tak się złości? Wie pan co, ledwo miesięcznica i już mnie to wysyło w powietrze. Ach, moją drugą żoną też tak było po roku. Teraz się będziemy słyszeć. Niestety muszę tego krzyku słuchać później. Ale spokojnie, mamy potencjometr, można to wyciszyć. Niech sobie pan to zaraz ciszy. Słuchajmy też. Oczywiście, nie trzeba krzyczeć, tak? Dobrze. To się trzeba nauczyć tego, żeby mówić spokojnie. Grzesiu, czy ty mnie słyszysz? Jak jest taki głuchy ten, to znaczy, że gadam przez radio. Dobrze. Grzesiek, masz radio? A słyszysz mnie? A słyszysz mnie? A, dobra. Od śmigła.
witamy na ziemi. No, wreszcie. Wow. Zresztą momencik, zaraz cię rozplątam. Już możesz stać. Wow. Wejdę do Magdonada po kawę lecieć, ale... Ale w końcu na okolice polecieliśmy. Kurczę, ale super. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Trzeba wejść na moją stronkę. Tak. Adam Sparotnie.pl i ten, i z...